W tym roku w każdej szkole w naszej gminie z końcem roku szkolnego wygasło powołanie dyrektorów. W związku z tym, na podstawie obowiązujących przepisów, organ prowadzący wystąpił do organu nadzoru o wyrażenie opinii na temat przedłużenia powierzenia tych stanowisk. Dlatego na 31. sesji Rady Gminy. Jednym z punktów porządku obrad było wręczenie przez wójta gminy Dariusza Ostrowskiego nominacji dyrektorskich. Sytuacja w poszczególnych szkołach wygląda następująco. Szkoła podstawowa w Różkowie I. Pani Elżbieta Ułanek z dniem 31 sierpnia 2021 roku przeszła na emeryturę. Sprawowała ona funkcję dyrektora od dnia 1 września 2005 roku. Pełniącą obowiązki dyrektora na okres roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Różkowie I jest pani Dorota Kostrzewa. Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie. Pan Mirosław Zagozda od dnia 1 września 2021 roku jest nauczycielem szkoły w Trzęśniewie. Dyrektorem tej szkoły był od 1994 roku. Pełniącą obowiązki dyrektora na okres roku szkolnego jest pani Katarzyna Czartek. Zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu. Pani Dorota Gaudyn będzie sprawowała funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu na okres czterech lat od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia 2025 roku. Szkoła Podstawowa w Dobrowie. Pan Mirosław Herman od 1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku jest pełniącym obowiązki dyrektora w Szkole Podstawowej w Dobrowie. Dyrektorom gratulujemy i życzymy sukcesów.